W dzisiejszym odcinku przedstawię przepis na faszerowane papryki. Do ich przygotowania potrzebuję mielone mięso, ser feta, fix pikantne bolognese z chili knor, świeżą bazylię, paprykę, cebulę, kuskus, natkę pietruszki, oliwę oraz żółty ser. W pierwszej kolejności przygotowuję kuskus według wskazówek umieszczonych na opakowaniu. Następnie z czterech papryk odcinam wierzch grubości mniej więcej 1 cm i oczyszczam je. Ostatnią paprykę oraz cebulę kroję w drobną kostkę. Na rozgrzanej oliwie przesmażam mięso oraz pokrojoną cebulę. W międzyczasie do miski wlewam szklankę zimnej wody i wsypuję fix knor. Całość dokładnie mieszam, przelewam do mięsa i duszę na wolnym ogniu przez 10 minut. Po tym czasie dokładam do mięsa pokrojoną paprykę, przygotowany kuskus oraz pokruszoną fetę. Wszystko mieszam, nakładam farsz do każdej z papryk i przekładam je do żaroodpornego naczynia. Teraz siekam natkę pietruszki i ścieram żółty ser. Oba składniki mieszam ze sobą, po czym posypuję po wierzchu nawaszerowanych papryk. Tak przygotowane papryki przykrywam odciętymi wcześniej wierzchami. Danie wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiekam przez 45 minut. Na koniec dekoruję papryki listkami bazylii. Życzę smacznego!